parę lat temu, paręnaście lat temu, zatęskniłem za chlebem i doceniłem ten smak, który mamy w naszej ojczyźnie. Było to na pielgrzymce skautów Europy, bodajże w Santiago de Compostela albo we Włoszech. Już nie pamiętam, nie to jest najważniejsze. Chrystus prowadzi nas od sakramentu Chrztu Świętego, o czym wczoraj mówiliśmy, do sakramentu Eucharystii, bo Bóg daje nam siebie, ufając nam. Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, apostołowie mówią do Jezusa, nie mamy co jeść, tylko 5 chlebów i 2 ryby. I co robi Jezus? Mówi, pokażcie mi te 5 chlebów i dajcie mi te 2 ryby. Oni co robią? Ufają Jezusowi i przekazują mu, i każdy mógł się nakarmić. Także jeszcze zostało tyle koszów ułomków. Pandemia, w której wszyscy jesteśmy, na nowo może nas nauczyć tęsknoty za Eucharystią, za czymś, co naprawdę daje nam życie. Tęsknota za chlebem, docenienie też tego, co mamy. Może nie tego, co mamy, ale także tego, kogo mamy obok siebie. Eucharystia to wspólne zasiadanie przy stole eucharystycznym, przy stole słowa. Eucharystia to także wspólne świętowanie w rodzinie, w gronie przyjaciół. Poprzez sakrament Chrztu Świętego Chrystus prowadzi nas do sakramentu Eucharystii, sakramentu Komunii Świętej. Czym jest komunio? Komunia to wspólnota, to smakowanie chleba, to smakowanie także drugiego człowieka we wspólnocie, nie indywidualnie. Czy tęsknisz za wspólnotą, za Kościołem? Dużo się mówi o Kościele, że Kościół jest zły, ale przecież Kościół to my wszyscy. Kościół to wspólnota. Jak smakujesz w swojej rodzinie? Jak smakujesz tam, gdzie pracujesz? Czy rzeczywiście jesteś zakalcem, czy jesteś przepysznym chlebem? Żeby powstał chleb, potrzebne jest ziarno. Ty jesteś tym ziarnem. Pozwól się zmielić Jezusowi. Potrzebna jest woda, sakrament Chrztu Świętego. Daj tę wodę drugiemu człowiekowi w sakramencie, w spotkaniu z drugim człowiekiem. Potrzebna jest temperatura. Po co? Żeby to ciasto nie tylko wyrosło, ale także pięknie się zarumieniło, pięknie dojrzało, wydało owoc. Bądź ty, który wydajesz owoc poprzez swoje słowo, poprzez spotkanie z drugim człowiekiem i dzięki temu możemy mieć w swoich ustach, ale także i w swoim życiu smak nieba. Tęsknota za chlebem, tęsknota za Eucharystią, dobrze by było, aby nas doprowadziła do smaku nieba, do tego, abyśmy rzeczywiście przygotowali się na ten smak. Nie dzisiaj, nie wczoraj, ale jutro. Na co Was już dzisiaj zapraszam? Jak się do tego smaku nieba przygotować? Zapraszam Was do polubienia tego filmu, kciuk do góry, do subskrypcji kanału, czyli polubienia, najlepiej wcisnąć też jeszcze dzwoneczek i zapraszam Was do smakowania przepysznego chleba. Dzisiaj w pewnej piekarni u naszych sąsiadów zapraszam Was, żebyśmy zawsze byli dobrzy jak chleb, jak mówił święty brat Albert. Tęsknota za chlebem, smakuj nieba, smakuj chleba eucharystycznego, kiedy już wrócimy do normalności, żebyśmy mogli na nowo odkryć nas, siebie we wspólnocie, w Kościele. Szczęść Boże, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia jutro w adwentowym słowie, w nietypowym słowie. Szczęść Boże!